Siemano, ja jestem Mateusz, witam was na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz i zapraszam na dzisiejszy film. Matty Cash po polsku umie tylko dzień dobry. Lionel Messi zagra w dzisiejszym pojedynku z Manchesterem City. UEFA oficjalnie poległa w rywalizacji Superligą, a Klasjan Huntelaar, czyli były piłkarz między innymi Realu Madryt, amatorsko gra w 8 lidze. Ja jeszcze tak na wstępie zachęcam, abyście dołączyli do nas, czyli zostali widzami naszego kanału. Tutaj publikuję filmy nie tylko ja, ale także Footbreak oraz Footgoal, więc na pewno coś dla siebie znajdziecie. A teraz zapraszam do oglądania. Z kodem SPORT600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfan. Link znajdziecie w opisie. W ostatnich dniach spore zamieszanie swoją wypowiedzią wywołał Zbigniew Boniek. Stwierdził on, że chęć gry Mattiego Casha w reprezentacji Polski jest tylko grą menadżerską i nie ma nic wspólnego z przywiązaniem do naszego kraju. W bardzo podobnym tonie wypowiedział się Tomasz Smokowski w programie Moc Futbolu. Wiecie, czemu Cash interesuje się reprezentacją Polski? Jest 5 powodów. Nazywają się one Walker, Alexander-Arnold, Van Bissaka, James i Trippier. Gdyby ich nie było, to byłby reprezentantem Anglii i nawet byśmy nie wiedzieli, że ma polskie korzenie. Jesteśmy reprezentacją narodową, a nie klubem, szanujmy się. W każdym razie po ostatniej kolejce Premier League Canal Plus pokazał rozmowę z Mattym Cashem. Był on pytany oczywiście o chęć gry dla reprezentacji Polski. Dla moich dziadków byłby to zaszczyt. Moja babcia i dziadek urodzili się w Polsce, rodzina Tomaszewskich. Zanim trafili na Wyspy Brytyjskie, byli jeszcze na przykład w Iranie. Później urodziła się moja ciotka i moja mama, która wyszła za mojego tatę. Moja mama płynnie mówi po polsku. Ja nie mówię po polsku. Właściwie tylko dzień dobry. Śledzę losy Polski od lat. Dorastając, oglądałem wiele meczów z jej udziałem. Wiedziałem, że potencjalnie mogę ją reprezentować. Dziwne jest tylko to, że ta prawdziwa chęć do gry dla naszego kraju pojawiła się dopiero w wieku 25 lat. Ciekawie, co działo się wcześniej. A co wy uważacie na ten temat? Napiszcie w komentarzu. Już za kilka godzin czeka nas kolejny pojedynek na samym szczycie Champions League. W Paryżu Paris Saint-Germain podejmie Manchester City. W ostatnich dwóch spotkaniach udziału nie wziął Lionel Messi. Powodem była kontuzja kolana. Z tego też powodu opuścił rywalizację w ligowym pojedynku z Metz oraz Montpellier. Aczkolwiek trener Mauricio Pochettino uspokaja kibiców przed dzisiejszą rywalizacją z obywatelami. Leo jest na bardzo dobrej drodze. Myślę, że znajdzie się w kadrze na mecz. Nie wiem jeszcze, czy znajdzie się wyjściowej jedenastce. Niestety dla fanów PSG zmartwieniem jest także forma Argentyńczyka, która na pewno jest daleka od ideału. Od czasu transferu nie zdobył ani jednej bramki i ani razu nie asystował. No jak na takiego gracza, ta statystyka jest niepokojąca. Szczególnie, że przed nim stawiane są naprawdę olbrzymie oczekiwania. Między innymi więcej goli w Ligue 1 w tym sezonie zdobył Przemysław Frankowski, a nie Leo Messi. No to mówi samo za siebie. Pochettino jednak i tutaj ma odpowiedź na obecną dyspozycję Argentyńczyka. To najlepszy piłkarz na świecie, ale jest też człowiekiem, jak my wszyscy. Potrzebuje czasu na adaptację w nowej drużynie, nowej kulturze i nowym kraju. Był w Barcelonie przez 20 lat. Wszystko dla niego jest obecnie nowe. Nie mam wątpliwości, że z biegiem czasu wszystko ułoży się dobrze i odniesiemy wiele sukcesów. To co? Dziś będzie przełamanie Leo Messiego, pojedynek Paris Saint-Germain Manchester City, już dziś o godzinie 21:00. Wygląda na to, że UEFA jest kompletnie bezradna w sprawie Superligi i nie może dalej jej blokować. Streszczając, to chodzi o postępowanie przeciwko Juventusowi, Realowi Madryt oraz FC Barcelonie, które UEFA rozpoczęła w czerwcu tego roku. Tylko te kluby z całego projektu Superligi z niego nie zrezygnowały i nie przeprosiły UEFA za swoje zachowanie. Cała sprawa trafiła do sądu, który jednogłośnie w lipcu tego roku orzekł, że UEFA nie ma prawa stosować takich praktyk, gdyż są one niezgodne z prawem o wolnym handlu, jaki obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. I tak wczoraj w ostatnim terminie UEFA wydała oświadczenie, że zawiesza wszelkie postępowania karne i uznaje, że one nigdy się nie odbyły. A to sprawia, że wymienione przed chwilą kluby mogą czuć się całkowicie bezpiecznie. Pytanie tylko, co w tym momencie stanie się Superligą. Czy będzie kolejna próba jej powołania? Czy doczekamy się reaktywacji? Napiszcie w komentarzu. Łukasz Piszczek po świetnej karierze klubowej, w szczególności spędzonej w barwach żółto-czarnych, czyli Borussii Dortmund, zdecydował się na powrót do ojczyzny. Przypuszczam, że miał wiele ofert gry poza granicami naszego kraju, dalej mógł naprawdę nieźle zarabiać, ale on jednak postawił swój rodzimy klub ponad pieniądze. Wrócił do LKS Goczałkowice-Zdrój, w którym obecnie występuje. W trzeciej lidze na ten moment po 10 kolejkach mają zgromadzonych aż 28 punktów i co najlepsze, to stracili tylko jednego gola. Oczywiście trzymamy kciuki, oby tak dobrze szło im dalej.
dalej, ale nie tylko Polak postąpił tak honorowo. Innym tego przykładem jest legendarny napastnik Klaas-Jan Huntelaar, który został piłkarzem amatorskiej drużyny występującej w 8 lidze Hessen Kombinacji. Efekty już widać, zadebiutował i choć gola nie zdobył, to jego drużyna wygrała 3-1. Nie ma też wątpliwości, że technicznie jest tam na pewno najlepszy, pomimo tego, że ostatnich kilka miesięcy był po prostu bezrobotny. Jednak w swojej karierze grał dla Realu Madryt czy AC Milanu, więc to nie może dziwić. Na dziś to już koniec, bardzo dziękuję za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Wpadajcie także do nas na grupę na Facebooku Nie Grasz, Nie Wygrasz, link w opisie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!